No i tak, hejka siemka, witam wszystkich na moim kanale. No i taka paczka, niespodzianka, jak dla mnie niespodziewajka. Taka sytuacja, otrzymałem paczkę z Metaleo, a żeby było śmieszniej, dzisiaj kurier, który przyjechał po paczuszkę z Metaleo, znaczy po odbiór tej paczki, którą ostatnio właśnie pakowałem, przywiózł mi tą. Także taki zbieg okoliczności, nie spodziewałem się tej paczki, Metaleo to mnie zaskoczyło, chociaż jest to druga przesyłka z Metaleo. Bo jak kto jest na moim kanale od początku, z firmy Metaleo wrócił do mnie właśnie nóż, który zgubiłem. Nóż od Dariusza, od Saracena. Też przy tej okazji pozdrawiam Cię, Dariusz. Kiedyś była taka sytuacja, że wysyłając paczkę do Metaleo, pakując ją, przycinając taśmę, nóż wpadł mi przez przypadek do paczki. Poleciał do Metaleo. Ja cały warsztat przeszukałem, nie będąc świadomy po prostu, co z tym nożem jest, gdzie on jest. Po kilku dniach zadzwoniła właśnie do mnie ta miła pani z firmy Metaleo, że mówi: Flaming, mamy twój nóż, i odesłali mi go. Także firma Metaleo to jest dobra firma. I co? Jest nożyk, jest paczuszka, nie spodziewałem się bardzo, dziękuję. Oczywiście co? Zabieramy się za otwieranie paczki, zaglądamy do środka, co jest w środku, bo tak jak i wy, tak jak i ja, jestem ciekawy. Także fajny odcinek. Mamy, otworzyło się już, super. Oczywiście na kanale Flaming Recycling wszystkie paczuszki oczywiście otwieramy za pomocą noża od Dariusza, także wpadajcie do Saracena. I co? Co my tu mamy? Otwieramy, już tam coś widzę. Jest taśma Metaleo, pakunkowa, fajnie. Jest, tutaj się wyłania coś, karteczka jakaś. Naklejki. Tak, naklejeczki z Metaleo. Jest kubek pomarańczowy z Metaleo, czyli jednym słowem gadżety z firmy Metaleo są. Na bok jest torba firmowa Metaleo. No super, no jestem, jak tutaj niespodzianka, mega zaskoczony tą dostawą z Metaleo. Aczkolwiek nie wygrałem w konkursie, bo tam znikomej ilości wysłałem aluminium, troszeczkę osiądzu. No miedziuchy to w ogóle nie wysyłałem w tym tygodniu konkursowym, no bo miedziucha tutaj jest. Dzisiaj też będzie ubijanie miedziuchy, tak to jest w tytule. No i co, no jeszcze raz bardzo dziękuję firmie Metaleo za to. Ja ze swojej strony gorąco polecam firmę Metaleo, jeżeli o mnie chodzi. Świetna obsługa, taka forma właśnie sprzedaży mi pasuje, nie muszę jeździć nigdzie specjalnie na skup, tylko się zbiera, paczuszkę się wysyła, paczuszka oczywiście jest odbierana za darmo, nic to nie kosztuje, wystarczy poczekać tylko na swoje pieniążki. No i tak, no super, ja się bardzo cieszę, także jeżeli firma Metaleo mnie ogląda, wielkie dzięki, kubeczek też się przyda, także fajny temat. No i tak przechodząc do kolejnego tutaj oczywiście tematu, zabierzemy się dzisiaj za ubijanie zielonego wiaderka, bo wiadereczko się przepełnia, a chciałbym jeszcze tutaj sporo dołożyć, tak żeby upchać jak najwięcej, także fanty z Metaleo damy sobie na chwilę na bok i zabierzemy się za ubijanie miedziuchy, normalnie jak kapusta. O, tak zrobimy. Jest ubijak, więc ubijamy miedziuchę, robiąc tam jeszcze miejsce, oby no wiaderko nie pękło. No i tak, wiadereczko ubite, jeszcze co nieco tam wejdzie, możemy sobie nawet zważyć, ile waży to wszystko, jest i waga. I co, ile tu mamy? 325 gram waży wiaderko, tak sobie też kiedyś opisałem. Pyk. I mamy 9 kg 665 gram, także jest jakieś 9300. Także jeszcze 700 gram tutaj dorzucimy i będzie 10 kg miedziuchy. Z tego co pamiętam, kiedyś to maksymalnie to 12 kg wchodziło, także będziemy zbierać. No i oczywiście na pewno tam miedziucha trafi do Metaleo. Także więc tak to wygląda. Ja sobie myślę, że sobie nawet tą naklejeczkę to przykleję na moją wagę tutaj jedną. Tak to zrobimy. Naklejka jest. Pyk. I tak oficjalnie przyklejamy tutaj na flamingową wagę. Lepkę z Metaleo.
Niech jest. Tak więc jeszcze raz wielkie dzięki dla firmy Metalo za te gadżety. Mimo że nie wygrałem, ale dziękuję bardzo. No i co, sprawiliście mi też mega niespodziankę, mega radochę. Ja w dalszym ciągu zapełnił zielone wiaderko. No i co, standardowo, jak się podobało, oczywiście zapraszam do łapkowania w górę, jak nie to w dół. Zapraszam do pisania komentarzy, zapraszam do oglądania reklam, zapraszam do subskrypcji kanału Flaming Recycling, klikam tutaj tego flaminga. I na poprzednie, myślę, równie ciekawe odcinki, tutaj i tutaj. I hejka siemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś!